To była taka jednak trochę pokazówka, że w sensie, że napędzało cię to, że chcesz mieć na przykład lepszy czas niż potem będą miały najlepsze dziewczyny z turu, czy nie? Po prostu jakieś tam treningowo, bardziej patrząc na to, co było do zrobienia. Wszystko na kupę, bo chłopaki, znaczy chłopaki, moi serwismeni, Ulf i Pep mieli, ponieważ oni ze mną tutaj byli, Ulf i Pep mieli mieć na przykład samolot wczoraj, a następna tura, zmiana moich serwismenów miała dojechać jutro, ale poprosiłam im, żeby zostali później, żeby miała nartki takie jak trzeba, bo wiedziałam, że czasy będą porównywane, no tego się nie dało uniknąć, wszyscy od razu się gapią, więc gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście było, że będą czasy porównywane. I ja też oczywiście nie poddałam się, choć jakby były gorsze, to też no, ciężko porównywać, naprawdę. W porównaniu z tym, co ja robiłam, to one są zmęczone turem, ja jestem zmęczona treningami na wysokości i chorobą. Wszyscy są w jakiś sposób inaczej bodźcowani. Dopóki nie jesteś w tych samych warunkach na starcie, tego nie porównasz. Jeszcze pogoda się trochę zmieniła, więc to też pewnie dołożyło trochę różnicy, no bo to jednak była różnica. Jest różnica, ale teraz jest pytanie, czy biegnięcie w deszczu po kolana, czy biegnięcie w śniegu, co jest większą różnicą tak naprawdę. Były na trasie takie miejsca, że można było wpaść w kałużę po prostu. Dokładnie, my wpadaliśmy w kałużę, a oni mieli trochę śmieszku. No różnie, no właśnie dopóki nie startujesz w tym samym momencie, to porównywanie nie ma sensu, choć rzeczywiście czas imponujący i bez dwóch zdań naprawdę dobrze to pobiegłam. A to jest najlepszy twój czas pod Alpe Cermis? Tak. A jeśli, wracając do tego kontrowersyjnego wyboru za tydzień, jeśli to nie jest ten maraton, no to nie jest też na pewno żaden sprint, prawda? Nowe Mesto jest za tydzień? Tak, czyli... No zobaczymy, co będziemy robić. Podtrzymujesz, że nie startujesz w Nowym Mieście? Nic nie mówię. Nic, ja już nic nie wiem. Trzeba trenera zapytać, a on jest na lotnisku w Monachium aktualnie. Już? Tak, moi serwismeni mają gdzieś o 17 czy o 18 samolot, więc świeżo po Alpe Cermis wszyscy się zebrali i pojechali. Również przyjedzie do mnie chłopak, który nad moimi piszczelami teraz pracował przez całe 2 tygodnie doświąteczne i dzisiaj mogę powiedzieć, że moje piszczele w ogóle nie bolały, w ogóle ani odrobinę, więc naprawdę to było, naprawdę to można na TVN24 rzucić jak nic. I mam nadzieję, był sprowadzony, jest tutaj tak samo, jak wszystko zresztą teraz jest takie rozskidłane, on też jest sprowadzony, przedwczoraj się urodziła myśl, on przyjeżdża, coś tam, mam nadzieję, że będę w stanie go zabrać na igrzyska, coś tam, wszystko się tak dzieje szybko. No w każdym razie jest jakby taka zmiana obstawy przy mnie, no bo niepotrzebny mi całej drużyny, jak nie startuje za bardzo. Ten cały przełom roku jest rozkidłany, używając swojego określenia. Wygrała Teresa Jochałk tour, ale tour jaki był, każdy widział, może swoimi słowami opowiesz? No, jeśli o mnie chodzi, to co ja widziałam, Teresę nie jest w maksymalnej dyspozycji. To widać zdecydowanie. Dzisiaj 40 sekund nad Astrid Jakobsen, to oczywiście Astrid dzisiaj pięknie biegła i w ogóle cały tour super przebiegła. Po prostu szacunek dla niej bardzo wielki, ale no, spodziewałam się znacznie więcej od Teresy na tym turze. Zwłaszcza, że tak fajnie jej poszły te sprinty, gdzieś ktoś dużo szczęścia miała przy tym wszystkim, więc myślałam, że to będzie lepiej dla niej wyglądać. No a z mojej perspektywy to przede wszystkim jest mi smutno, nic poza tym. Widziałam siebie w roli broniącej tytułu i myślę, że mogłabym podołać zadaniu. No ale tak jak powiedziałam dzisiaj na mecie, że czasem nie tylko pierwsze miejsce na mecie się liczy, czasem ważniejsze są inne sprawy. Ale musisz mieć takie przekonanie, że patrząc na to, co się działo w turze, że właśnie dałabyś radę, tak mimo wprowadzenia tego sprintu dodatkowego. Tak, ale... Mi wcale nie chodziło o to, że ja bym nie dała rady. Ja mówię, po fakcie, jak patrzysz, oglądałaś te biegi, to było jasne, że to nie ta Marit, nie te rywalki. No i generalnie... Generalnie ja byłam sobą, albo nawet lepszą niż do tej pory, więc ja nie mówię, że ja bym... To jest sport. Nie wiadomo na przykład, czy gdzieś bym się nie przewróciła, czy coś. To jest oczywiście, nikt nie rozdaje medali. Ale ja nie wycofałam się dlatego, że ja nie dam rady. To wycofanie było z zupełnie innych przyczyn i dlatego... No, chcieli mieć show, to mieli show. Brakowało ci Piera Miniera na starcie dzisiaj? Bardzo.
Bo jednak Kapol i Urwang to nie to samo, oni są dosyć sympatyczni. Nie, z panem Kapolem, z panem Urwangiem. Mimo, że to jest jednak jedna decyzyjność, bo nie zrzucałabym wszystkiego na Pierre, ale pan Pierre jest tą osobą, która tą tarczą, na którą się wszystko musi odbijać. Z tego co wiem, to Urwang powiedział, że już Oberhof wylecia z następnego roku z kalendarza, więc... Zaczyna się w Oberstdorfie. Zaczyna się z Oberstdorfie, więc no fajnie, no coś się dzieje bardzo dobrze, bo przed chwileczką oglądałam biegi biatlonowe, co prawda oczywiście w Oberhofie śniegu dużo nie ma, ale jednak pętle są. Pełnowymiarowe. A będąc dzisiaj na górze, przemknęło ci przez myśl, że to może ostatni Alpe-Czermis? Nie, no to dzisiaj wygrywając bieg turystyczny mogę zapoczątkować bieganie turystyczne. A potem niedaleko Marsialonga i tak dalej. No i jeżeli śnieg by był, to właśnie bym wystartowała w jednym z najpopularniejszych biegów masowych na świecie, czyli w Izierska 50, czy jak to się tam nazywa, więc nie, po prostu po czesku nie potrafię powiedzieć, więc no, dobre przetarcie, no ale niestety nie będzie.